Psychologia zwykle kojarzona jest z takimi kwestiami jak narkotyki, alkohol, problemy, depresje, także choroby psychiczne. To stereotypowe myślenie o psychologii, bo tak naprawdę 90, nawet więcej niż 90% badań psychologicznych dotyczy tak zwanych normalnych ludzi. Psychologowie zajmują się tym, jak normalni ludzie funkcjonują w różnych sytuacjach, także w sytuacjach ekonomicznych. W jaki sposób inwestują, jakie błędy popełniają wtedy, kiedy podejmują decyzje menedżerskie, czy potrafią efektywnie zarządzać, dlaczego nie potrafią, czy istnieje coś takiego jak osobowość lidera, czy też pewne rzeczy można wyćwiczyć, nauczyć. Cieszę się, że elementy wiedzy psychologicznej będą wykorzystywane w kształceniu studentów w Wyższej Szkole Bankowej. Jestem głęboko przeświadczony o tym, że wiedza z zakresu psychologii zarządzania, psychologii biznesu, psychologii menedżerskiej przyda Wam się bardzo, zarówno w trakcie studiów, jak i w dorosłym, profesjonalnym życiu, ale także przyda się w tym, że będziecie lepiej funkcjonować społecznie, że będziecie łatwiej się zaprzyjaźniać, lepiej rozumieć ludzi, z którymi wchodzicie w interakcję.